Witam Was bardzo serdecznie. Kochani, cieszę się, że znowu jesteśmy razem. Błogosławieni pokój czyniący. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Zanim będziemy zgłębiać to słowo, to pozwólcie na króciusieńką, bardzo króciusieńką powtóreczkę, tak żeby tylko kontekst złapać. Dziś nie będę jakby przypominał poprzedniego błogosławieństwa ze względu na czas. Może kiedyś innym razem ich jakoś wspólnie sobie przypomnimy, ale taki ogólny rys chciałbym przypomnieć. Pamiętamy, że błogosławieństwa są szczególną wypowiedzią Pana Jezusa. Całe kazanie na górze, jak wielokrotnie mówiłem, jest taką konstytucją Bożego Królestwa, taką fundamentem, streszczeniem całej Ewangelii, a błogosławieństwa są streszczeniem kazania. Więc taka kwintesencja Ewangelii. Jak pamiętacie, pierwsze cztery mówią o naszej drodze za Bogiem. W zasadzie pierwsze trzy opisują potrzebę, konieczność upamiętania, pokuty. Czwarte mówi o samym fakcie pokuty, samym fakcie tego, że Pan Bóg nasyca nas swoim przebaczeniem. No właśnie, a potem trzy kolejne. Trzy kolejne, czyli błogosławieni miłosierni, czystego serca i dziś omawiamy pokój czyniący, są niesamowitym lustrem. Są niesamowitą weryfikacją tego, jakimi chrześcijaninami jesteśmy. Na ile nasze pojednanie z Bogiem, na ile nasza droga za Bogiem jest prawdziwa, szczera. Powiem wam, że im bardziej się w to wgłębiam, tym często gdzieś rumieniec na mojej twarzy. Widząc, że trochę jeszcze brakuje. Widząc, że standardy są wysoko podniesione. Ale wiecie, Pan Bóg chce, abyśmy podążali. To jest Jego cel. Abyśmy szli w tym kierunku. Wiecie, bardzo źle by było, gdyby ktoś czytając to kazanie, chyba mówiłem o tym na samym wstępie, gdyby miał takie podejście, za trudne, nie wydolę, nie, w ogóle nie kręci mnie ten temat. Gdyby było tak, to powiem, pewnie nie jesteś w ogóle odrodzonym człowiekiem. Odrodzony człowiek reaguje w ten sposób. Oj, uderza, przecina, ale ja chcę. To przynosi mimo wszystko balsam. Ja chcę tak żyć. Moi drodzy, jak mówiłem poprzednio, o czystym sercu pominę, ze względu na czas nie będziemy dziś to wgłębiać. Pamiętamy te trzy weryfikacje, te trzy lustra, czyli błogosławieni miłosierni, czystego serca i dziś mówimy pokój czyniący. Wiecie, i to błogosławieństwo, pokój czyniący, po raz kolejny przypomina nam, po raz kolejny wyciąga tę prawdę, że jedynie nowy człowiek może temu podołać. Te błogosławieństwa, to poselstwo jest kompletną abstrakcją dla ludzi nieodrodzonych. Jest kompletnym odlotem. To nie jest w ogóle przed nich ani przyjmowane, ani zrozumiałe. Moi drodzy, tak jak kiedyś mówiliśmy o byciu miłosiernym, które, wiecie, człowiek nieodrodzony nie ma w ogóle najmniejszych szans podejść w biblijny sposób do tego błogosławieństwa. Powiem więcej, nawet dla wierzącego jest to wyzwanie. Ogromne wyzwanie. Ogromne wyzwanie. Bez Bożej mocy też nie za wielkie ma szanse. Bo pomyślmy, kto może powiedzieć, będąc naprawdę skrzywdzony, mówię o naprawdę skrzywdzony, naprawdę wielka krzywda mu się stała. Kto może powiedzieć tak z szczerym sercem: Panie, nie policz im tego grzechu. Panie, zapomnij o tym. Ja zapomniałem, Ty Boże, daj im łaskę w zamian za sprawiedliwość, za sąd.
Myślę, że jedynie odrodzony człowiek żyjący z Bogiem. To, co mówiliśmy ostatnio, czyste serce, tak samo. A dzisiaj przechodzimy już do błogosławieństwa, które brzmi pokój, błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Słuchajcie, myślę, że dla słuchaczy ówczesnych, w pierwszym czy drugim wykładzie opisywałem tych słuchaczy, jacy oni są, kim są. I tak myślę, że dla nich to słowo było wielkim szokiem. Kogo oni się spodziewali? Na kogo czekali? Na Mesjasza, który przyniesie uwolnienie militarnie, prawda? Oto miał być Mesjasz, który weźmie oręż, który zgromadzi armię i zbrojnym ramieniem zrzucą sobie jarzmo okupanta Rzymu. A tu nagle słyszą błogosławieni pokój czyniący. Zupełnie nie tego się spodziewali. Jezus po raz kolejny mówi, królestwo moje to jest zupełnie inna bajka. To nie to królestwo, którego wy się spodziewacie. Błogosławieni, pokój czyniący. Trzy słowa. Przyjrzyjmy się po kolei tym trzem słowom z naciskiem oczywiście na to ostatnie. Błogosławieni, wielokrotnie mówiliśmy, zwłaszcza na początku, że jest to człowiek błogosławiony, to jest człowiek szczęśliwy, że to jest człowiek spełniony. Błogosławieni to ci, którym można wręcz pogratulować ich szczęścia. Wielokrotnie wspominałem, że tak naprawdę to każdy człowiek tego pragnie. Jeden o tym wie, inny może nawet o tym nie wie, ale wewnątrz to tam gdzieś jest, to się. Każdy człowiek tego pragnie, by być szczęśliwy, ale droga do tego jest tylko jedna. Tą, którą wyznaczył Bóg. Nie ma innej drogi do prawdziwego szczęścia poza tym, którą wyznaczył Bóg. Czyli opisowo, obrazowo mówiąc, poprzez te pierwsze błogosławieństwa. Pokuta, odrodzenie, przyjęcie. Jeśli człowiek chce ominąć Boże warunki, nigdy prawdziwego szczęścia nie może znaleźć. Słowo pokój. Już tutaj brat Marek wspominał słowo pokój, szalom. Szalom to takie izraelskie czy żydowskie pozdrowienie. Ale szalom w języku oryginalnym oznacza pełny, kompletny, integralny, pokojowy. Słuchajcie, to coś jest więcej. Szalom, nie będę tego wiele rozwijał, ale słowo szalom, czyli pokój, to jest pełnia. Pełnia harmonii, pełnia zbawienia, pełnia uzdrowienia, pojednania, pokoju. Słuchajcie, kwestia pokoju to nie tylko brak konfliktu. To jest pełne życie. Pełne, harmonijne życie, zaspokojone życie. I o czymś takim mówi tutaj Pan Jezus. Błogosławieni pokój w ten sposób. No i dochodzimy do słowa czyniący, którego już się chwycę. Mocniej i na dłużej. Bo jak to pewna reklama mówiła, nie powiem czego, że ten drobiazg czyni wielką różnicę. Pokój czyniący. Słuchajcie, nie jest tu mowa w tym błogosławieństwie o ludziach, którzy myślą o pokoju, którzy pragną pokoju, którzy mówią o pokoju, a może nawet i żyją w pokoju. Bo można żyć nie czyniąc go. Ktoś inny może być jego autorem. Pokój czyniący. Czynić, wprowadzać, zaprowadzać pokój. Czujecie już to? To nie jest tylko jakaś bierna rzecz. Czynić, wprowadzać go tam, gdzie go nie ma oczywiście. Słuchajcie, być czynicielem pokoju, być tą aktywną stroną, zabiegającą o nią, to już jest poważniejsza sprawa. Zanim będę mówił o szczegółach, już na początek chcę rzucić pewien wzór. Jedno z najważniejszych myśli chcę rzucić już na początek, może do niej na koniec wrócę. Ale żeby ona już nam towarzyszyła poprzez te szczegóły, przez które będziemy przechodzić, aby ona nam cały czas towarzyszyła. Otwórzmy list do Kolosan, 1 rozdział, 20 werset. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Wybrałem jeden werset, tych wersetów jest całe mnóstwo. List do Rzymian, Efezjan, mnóstwo jest tych wersetów, które to opisują. Ale co mam na myśli, moi drodzy?
Oto grzech zaburzył relację człowieka z Bogiem. Zniknął pokój. Poprzez grzech nie było mowy o pokoju między Bogiem a człowiekiem. Ale zobaczcie, co się stało. Oto przyszedł Pan Jezus. I co zrobił? Wprowadził pokój. Czynił pokój. Aktywna strona. Teraz możemy mówić o pokoju między Bogiem a człowiekiem. Ale kto go uczynił? Jezus, prawda? I to jest ta pierwsza myśl, którą się już uchwyćmy. Bo to jest wzór. Mamy być czynicielami pokoju, jak On jest wzorem tego, jak On uczynił pokój. Słuchajcie, czy musiał? Ktoś go do tego zmusił? Dobrze wiemy, że nie. To była Jego wola, Jego inicjatywa, Jego pragnienie. A jaką miał motywację? Co z tego miał dla siebie? Słuchajcie uważnie, bo to będą potem elementy, które będą mówić o naszym czynieniu pokoju. Co z tego miał dla siebie? Jaką korzyść z tego miał dla siebie? To zrobił wszystko dla nas, dla tej drugiej strony. Był czynicielem, nic z tego nie mając tak naprawdę. A ile go to kosztowało? Wszystko. Wszystko. Kosztowało go to życie. Kosztowało go to męki. Tylko po to, żeby przywrócić pokój. Żeby czynić pokój. Pełne poświęcenie. Moi drodzy, to jest wzór, do którego będziemy się odnosić. Do którego będziemy wracać. Oto czyniciel pokoju. Jezus Chrystus. Książę pokoju, jak to słyszeliśmy we wstępie. Książę pokoju. A więc pamiętajmy o tym wzorze, pamiętajmy o tej myśli, będziemy się do niej odnosić. A na razie troszkę krok w tył i pomyślmy przez chwilkę o kwestii pokoju troszkę ogólnie. Wiecie, to jest temat nie do omówienia na jednej usłudze, dlatego że pokój jest tak szeroki, bo można mówić o pokoju tym w doświadczeniach, o co mogliśmy słyszeć w świadectwie, ale w ogóle dziś na to nie będziemy zwracać uwagi. Chcemy raczej mówić o czynieniu pokoju. Skąd tyle jest niepokoju na świecie? I tutaj można powiedzieć i na świecie, mówiąc globalnie o wojnach, konfliktach zbrojnych, ale też można mówić o rodzinach, o ludziach między sobą, o społecznościach. Czy gdyby tak zapytać, jeśli mowa o konfliktach takich bardziej zbrojnych, światowych, gdyby tak zapytać, nie wiem, polityka powie swój pogląd, socjologa powie zupełnie coś innego, historyka jeszcze coś innego, ale my patrzymy na Biblię. I co Biblia odpowie? Jaki jest powód niepokoju i wojen? Odpowie nam jednym słowem. Grzech. Grzech. Moi drodzy, bo źródłem tego wszystkiego jest ludzka chciwość, ludzki egoizm, egocentryzm, chęć władzy i tak dalej, i tak dalej. To leży u podnóża wszystkich problemów. A skąd to się bierze? Pamiętacie wykład poprzedni? Tutaj, z serca. Moi drodzy, jeśli dam taki obraz, jeśli źródło wody, które gdzieś skądś wypływa, jest zatrute i ono gdzieś tam płynie. Jaki sens ma uzdatniać wodę gdzieś tam w czasie jej biegu? Po co sypać chemikalia, żeby uzdatniać tą wodę? Co trzeba zrobić? Źródło. Prawda? A wydaje mi się, moi drodzy, że te wszystkie zabiegi, które są na świecie, wszystkie te układy pokojowe, to jest to wsypywanie chemikalii gdzieś po drodze. I ja nie mówię, że to jest złe. Trzeba rozmawiać. Ważne są wszystkie te rozmowy i pakty. Ale tak naprawdę to bardziej przypomina leczenie morfiną kogoś, kto jest chory na raka. Ale idźmy dalej. Kim jest osoba czyniąca pokój? Albo jaką ma być osoba czyniąca pokój? I jak zwykle, chyba już jesteście do tego przyzwyczajeni, najpierw będzie jakieś zaprzeczenie. Czyli zapytam, kim osoba czyniąca pokój nie jest? I prosta, i w zasadzie jedna czy dwie myśli.
Słuchajcie, czynienie pokoju znowu nie jest naturalną predyspozycją człowieka. W każdym tym błogosławieństwie, za każdym razem, to jest coś ponadnaturalnego. Słuchajcie, nie chodzi tutaj o człowieka, który z natury jest takim spokojnym, bezkonfliktowym, takim z natury jest takim unikającym kłopotów. Nie chodzi też o człowieka, który w sposób naturalny ma taką łatwość nawiązywania kontaktów czy takich łagodzenia napięć. Tutaj nie o to chodzi. Idziemy dużo, dużo, dużo głębiej. A więc pytanie, kim jest? I teraz zdanie, które powiem, będzie wynikało, że zaprzeczam sam sobie. Ale to tylko pozornie w pierwszej chwili. Więc osoba czyniąca pokój to osoba mająca pokojowe usposobienie. Zgadzacie się ze mną? Trudno, chyba żeby ktoś kłótliwy i agresywny pokój zaprowadzał. Osoba mająca pokój w sobie będzie zaprowadzać pokój. I w zasadzie Marek już o tym powiedział. Żeby czynić pokój, trzeba mieć pokój w sobie. Albo inaczej, trzeba mieć księcia pokoju na tronie. I to jest chyba podstawowa sprawa. I na tym nawet nie będę się rozwijał. Bo to jest chyba oczywiste. Żeby móc być czynicielem pokoju, to muszę mieć pokój z Bogiem. To jest pierwszy krok. Bez tego nie ma w ogóle zupełnie o czym mówić. To musi być książę pokoju na tronie serca. To musi być czyste serce, aby mógł być tym, który pokój czyni. Ale idźmy dalej. Aby być czynicielem pokoju, trzeba mieć teraz nowe spojrzenie na samego siebie. Już tłumaczę, co mam na myśli. Skoro staliśmy się nowym stworzeniem, to musimy patrzeć na siebie jako na nowe stworzenie. I musimy tak żyć, jak żyje nowe stworzenie. Wiecie o tym, że z tym mamy problem. Że są dwie natury w nas. Ktoś kiedyś powiedział fajnie, bardzo mi się to podoba, że chrześcijanin to chodząca wojna domowa. Gdzie by nie stanął, tam jest wojna. W nim samym. Bo cały czas te dwie natury z sobą walczą. Słuchajcie, żeby czynić pokój, to do głosu musi dochodzić tylko ta nowa. Bo jeżeli będzie dochodzić do głosu stara, nie czynimy pokoju. Nie ma szans. Słuchajcie, musimy zrezygnować z takiego patrzenia egoistycznego na siebie. Bo jeżeli my, chcąc zaprowadzać pokój, gdzieś tam we wnętrzu mamy pytania, co ja z tego będę miał, to nie ma o czym mówić. To nie jest czynienie pokoju w żaden sposób. Słuchajcie, jak się czujecie, kiedy w czasie tej domowej wojny w was wygrywa ta stara? Bo ja fatalnie. Ale zdarza się, prawda? Ale się zdarza. Posłużę się pewnym takim obrazem. Myślę, że to czasem pomaga w zrozumieniu tego, co chcę przekazać. Każdy z nas niech sobie wyobrazi jakąś sytuację, w której bierzesz udział. Sytuację konfliktową. Sytuację między tobą a kimś tam. Sytuację, nie wiem, kłótni, problemu, coś, gdzie emocje biorą górę, gdzie zaczyna być ostro. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że ktoś cię rani, ktoś cię krzywdzi i znasz Biblię. Wiesz, co masz robić. Czytasz Biblię i wiesz, że masz być czynicielem pokoju. Więc dzieje się coś lub stało się coś bardzo świeżo. Więc co robisz? Chcesz przejąć inicjatywę. Masz być czynicielem pokoju. Więc chcesz załagodzić sprawę. I wtedy co? Stara natura się odzywa. I mówi, co ty robisz? Przecież to on cię zranił. Co ty go chcesz przepraszać? Będziesz się przed nim płaszczył? Przecież to on powinien cię iść przeprosić, nie? Przecież to on zawinił wobec ciebie. Poczekaj, aż on przyjdzie, jak cię przeprosi, to ty może ewentualnie łaskawie mu przebaczysz. Może warunki postawisz jeszcze jakieś. A nowa natura się w tobie odzywa i mówi, nie, 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 spokojnie, idź. Masz być czynicielem pokoju. Idź, pojednaj się. Idź, załatw sprawę. Popatrz na Jezusa.
A stara natura mówi, moment, moment, a co z tego będziesz miał? Mało, że będziesz się płaszczył przed nim, przepraszał, to jeszcze może stracisz coś w sensie materialnym. To zależy o co chodzi, gdzie. Może to jakieś, było jakieś tam sprawa oszustwa albo coś. Nowa natura w tym momencie się odzywa. Nie patrz na to. Patrz na wzór, o którym mówiłem wcześniej. Patrz na Jezusa. On poświęcił życie, żeby zaprowadzić pokój. Idź, załatw sprawę. A stara natura znów się będzie odzywać. I powie cię, nie, nie, to jest zbyt bolesne. To za dużo kosztuje. Jak ja będę wyglądał? Ja poczekam, żeby On przyszedł mnie przeprosić. Nie będę się upokarzał. A nowa natura ci będzie podpowiadać, a Jezus co zniósł? Ile wstydu, ile hańby, ile upokorzeń. I tak to można ciągnąć i ciągnąć, prawda? A walka trwa. A wojna domowa trwa. Ale uwaga, moi drodzy. Uwaga. Bo płynący czas bardzo niekorzystnie wpływa na nową naturę. Stara dochodzi coraz mocniej do głosu. Coraz słabiej będziemy słyszeć głos tej nowej. Coraz słabiej będziemy słyszeć głos popychający nas do tego, żeby coś z tym zrobić. A to będzie powodować stopniowe zatruwanie duchowego organizmu. Coraz mniej radości, coraz mniej pasji za Bogiem, coraz mniej gorliwości, coraz mniej odwagi, by składać świadectwo o Bogu. Zależy od sytuacji, ale czasami mamy w ogóle zamknięte usta. Jak mamy świadczyć, jeżeli ten ktoś wie, że mamy z kimś innym konflikt? W ogóle się nie odzywamy, no bo jak? Moi drodzy, która natura wygrywa w nas? Wiecie, która? Tą, którą bardziej karmimy. To już chyba nie jeden raz tu padło z tego miejsca. Tą, którą bardziej karmimy, tam będzie mocniejsza. Ktoś kiedyś podawał taki obraz, już nie pamiętam o jakie zwierzęta to chodziło, czy byki, czy jakieś tam inne. Proszę? Pieski? To w sumie chyba obojętne. Jakby nie było zamknięte w klatce przed walką przez na 2 tygodnie. Jednego się karmi super, a drugiego tylko tak, żeby nie zdechł. Wypuśćmy ich za 2 tygodnie do walki. Przesądzony wynik. Przesądzone. Wiadomo, kto wygra. Moi drodzy, jak się karmimy? Czym się karmimy? Te 3 filary są oczywiste. Czym się mamy karmić? Czym mamy karmić nową naturę? Modlitwa, słowo, społeczność. Na sekundę zwrócę uwagę na to ostatnie. Bo że modlitwa, że słowo to jest dla nas tak oczywiste. Przynajmniej oczywiste w sensie naszej wiedzy. A w sensie tego, jak to realizujemy, to każdy sam już wie. Ale moi drodzy, społeczność. Może mniej o tym się mówi, a jest tym samo ważnym filarem. Jakże często ludzie niepotrzebnie wzmacniają starą naturę, omijając społeczność. Wielokrotnie ktoś po prostu nie ma go na nabożeństwie, bo mu się nie chce. Bo ma dziesiątki innych wytłumaczeń. I na niedzielnym, czy na wtorkowym, czy na jakim innym momencie, kiedy lud Boży się zgromadza. A to jest tak ważne. A to jest tak ważne. To jest tak samo mocny filar, jak modlitwa, jak słowo. A więc, moi drodzy, wzmacniajmy nową naturę, żeby ona mogła wygrać w walce. Wracam do tego przykładu, tego konfliktu, tego czynienia pokoju. Słuchajcie, chrześcijanie mają genialne wytłumaczenie. Oczywiście z Bożego Słowa, jakby nie było. Genialne wytłumaczenie na swój problem. A to jest zapisane w Rzymian 12:18. Jeśli można, o ile to od nas zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Jak to fajnie brzmi. Tyle, że większość się skupia na tym początku. Jeśli to można, o ile to od was zależy, to ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Genialne wytłumaczenie. Tyle, że
fatalnie to rozumiemy i fatalnie to używamy. Ja nie mówię do nas wszystkich, nie, mówię o niektórych. Słuchajcie, żeby pokój czynić, to mamy zrobić wszystko. To mamy zrobić wszystko, co jest możliwe. To mamy zrobić tyle, ile Jezus zrobił. Zapytaj sam siebie, czy zrobiłeś wszystko. Czy zrezygnowałeś ze swoich ambicji? Czy zrezygnowałeś ze swoich korzyści? Czy zrezygnowałeś z tego, co dla ciebie jest cenne? Czy koronę z głowy zdjąłeś, żeby przed kimś się pochylić w geście przeproszenia? Jeśli ktoś zrobił naprawdę wszystko, to ten werset jest dla niego. To tak. Słuchajcie, ten werset opisuje również sam fakt tego przywrócenia pokoju, które uczynił Jezus. Zobaczcie, to też można by powiedzieć, że i Jezus ma pokój ze wszystkimi, o ile to zależy od tej drugiej strony, prawda? On oferuje pokój wszystkim. Zrobił wszystko. A jeśli ktoś na ten pokój nie odpowiada, na to nie odpowiada, to trudno. Tak samo my musimy postępować. Jakże szybko sięgamy po ten werset. Jakże szybko mówimy, ale ta druga strona nie chce. Za szybko. My mamy zrobić wszystko. My mamy zrobić wszystko, co możliwe, a potem możemy tym wersetem się posługiwać. Moi drodzy, jeśli konflikt jakiś, ten brak pokoju występuje między chrześcijaninami, czyli po obu stronach mamy chrześcijan, szczerych, prawdziwych, którzy chcą czynić pokój, to pół biedy, bo spotkają się gdzieś w połowie drogi. Ale słuchajcie, jeśli ten problem dotyczy nas, chrześcijanina, a kogoś tam niewierzącego, wiecie, to trzeba tutaj wprowadzić jeszcze jeden warunek, bardzo ważny. Pierwszy warunek, pamiętacie, musimy być nowym stworzeniem. Musi być książę pokoju na tronie. To jest pierwszy warunek do tego, by być czynicielem pokoju. Drugi warunek to mieć nowe spojrzenie na siebie, czyli śmierć własnego ja. A trzeci warunek to jest spojrzenie, nowe spojrzenie na świat albo na ludzi w tym świecie żyjących. Co mam na myśli? Często ludzi my postrzegamy jako naszych wrogów, bo tak się zachowują niejednokrotnie. Bo są, nie wiem, zaczepni, bo są trudni, bo są egoistyczni, bo po trupach czasem naszych gdzieś idą do celu i tak to odbieramy. Jakby byli naszymi wrogami. Wielki błąd. Słuchajcie, ludzie nie są naszymi wrogami. Ludzie są w rękach naszego wroga. Różnica. I nie o to chodzi, żeby z nimi walczyć, ale żeby walczyć o nich. Żeby wyrywać ich z ręki wroga. Jeżeli będziemy mieć świadomość tego, że ich reakcje są podyktowane tym, co im podszeptuje władca, który ich trzyma w niewoli, łatwiej nam będzie. Łatwiej nam będzie to brać na klatę. Łatwiej będzie nam to zrozumieć. Łatwiej nam będzie przebaczyć. Pokój czyniący. To człowiek, który ma przed sobą cel. A tym celem jest zaprowadzić pokój. Ponad wszelkie możliwości, czyli za wszelką cenę. To jest cel, za wszelką cenę go osiągnąć. Słuchajcie, ten koszt, który się wydaje czasem taki mega, to on jest taki ogromny w oczach starej natury. Tak naprawdę, kiedy to uczynimy, to przychodzi takie błogosławieństwo. Kto z nas już tego nie przeżył? Kiedy korona została zdjęta z głowy, kiedy przeprosiliśmy, kiedy się ukorzyliśmy, wow, jakie przychodzi błogosławieństwo. Jezus wiedział, co mówi, mówiąc błogosławieni, pokój czyniący. Słuchajcie, na koniec, jak kaznodzieja mówi na koniec, to tak do końca w to nie wierzcie jeszcze. Ale chciałbym jeszcze w tej drugiej części, może tak to powiem, powiedzieć parę takich praktycznych uwag.
bo to do tej pory było może takie bardziej ogólnikowe, a teraz chciałbym przejść do konkretów. Jeśli jesteś, czy jesteśmy przejęci Bożym Słowem, jeżeli chcemy żyć błogosławieństwami, nie, chyba źle powiedziałem, bo to nie jest opcja, że my chcemy albo nie chcemy. No nie? Jeżeli jesteśmy nowymi stworzeniami, to nie ma opcji. To my po prostu tacy mamy być. To nie jest kwestia chcieć lub nie chcieć. Nowe stworzenie ma takie być. Ma być miłosierny, ma być czystego serca, ma być pokój czyniący. Po prostu takimi mamy być. Oczywiście, to co powiedziałem wcześniej, mamy do tego dążyć. To jest nasz cel. Więc, jeśli jesteśmy Bożym dzieckiem, jeżeli odrzucamy swój egoizm i własne ja, rozumiemy, że ludzie to nie nasi wrogowie, czyli streszczam to, co wcześniej powiedziałem, to teraz przejdziemy do rzeczy praktycznych. Jak? Jak zaprowadzać pokój? Oczywiście chyba rozumiecie, że przez już krótki czas nie ma w stanie powiedzieć, nie jesteśmy w stanie powiedzieć o wszystkim. Ale myślę, że o paru ważnych sprawach wspomnimy. List Jakuba 1,19. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Amen? Jak mi się podoba słowo każdy. Każdy. Każdy chrześcijanin, każde Boże dziecko ma być nieśpieszny do mówienia, zwłaszcza w tym kontekście, o którym rozmawiamy. Słuchajcie, jak to bywa? Wyobraźmy sobie po raz kolejny podobną sytuację. Jest jakaś zaogniona sytuacja. Ktoś wobec ciebie mówi jakąś trudną rzecz, jakąś inwektywę, coś bardzo nieprzyjemnego. Jaki jest naturalny odruch? No, taki naturalny odruch. Cięta riposta. Prawda? Tak ostro. Tak między oczy, żeby mu poszło. Tak konkretnie. Tak od razu. Taka odpowiedź, żeby miał dość. To jest taka naturalna reakcja. A co zrobi tamten? To samo chyba, nie? No i zaczyna być wymianka. Zaczyna być wymiana. Coraz czasem głośniejsza, coraz szybsza i coraz mniej logiczna. To jest naturalny odruch. A Biblia mówi, mamy być nieskorzy do mówienia. Mamy się powstrzymać. Piękne zdanie mówi Salomon w Przypowieściach, 15 rozdział, werset 1. Niesamowite słowo. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Lecz przykre słowo wywołuje złość. Ileż to razy jakaś łagodna odpowiedź uśmierzyła konflikt. Przypomina mi się historia Dawida, Nabala i Abigail. Poczytajcie sobie w domu, nie ma czasu o tym teraz opowiadać. Wspomnę jednym zdaniem praktycznie, że Dawid miał pełne prawo poprosić Nabala o to, aby wspomógł go tam czymś do jedzenia. Pełne prawo miał. On wcześniej wspomagał jego pasterzy, ochraniał go. Zresztą wykorzystał moment, kiedy to było wielkie święto, strzyżenie owiec. W tym czasie ludzie wręcz wymieniali się jakimiś prezentami. To było takie naturalne. Więc Dawid posłał, żeby dano mu, ale spotkał się z czym? Z przykrym słowem. Z lekceważeniem. Przykre słowo. Wiecie, co wywołało? Że o niemało nastąpiła tragedia. Dawid już z 400 ludźmi pędził, żeby się pomścić. I miał zupełną rację. My inaczej to może odbieramy, ale to było zupełnie oczywiste. Nawet ten sługa, który tam był w domu Nabala, jak poszedł do żony Nabala, do Abigail, on sam powiedział, a nie wiedział przecież o tym, co się dzieje w sercu Dawida. On sam powiedział, zrób coś, bo do rana nikt nie pozostanie żywy. To było jasne. Popatrzcie się, co spowodowała przykra, zła odpowiedź. Jakiż i coś zaczęło się nakręcać przez to. Ale Bogu dzięki za Abigail, która wyszła mu naprzeciw
I uśmierzyła całą sytuację znowu czym? Łagodnym słowem. Łagodnym słowem, tłumacząc całe zajście. I łagodnie się odezwała. I wszystko zostało zatrzymane. Moi drodzy, to funkcjonuje i w naszym życiu. Lokalnie, czy w domach, czy w małżeństwach, czy wśród dzieci, czy w społecznościach. To tak samo funkcjonuje. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Ale przykre słowo wywołuje złość. Inny werset z przypowieści Salomona 25-28 mówi: człowiek nieopanowany jest jak miasto z rozwalonym murem. Wiecie, co to znaczy? Miasto z rozwalonym murem jakie było? Podatne na wroga. Mur był ochroną przed wrogami. Rozwalony mur znaczy się podatny na porażkę. Dobrze, idziemy dalej. Jeszcze pozostajemy w kwestii języka. Słuchajcie uważnie, bo wydaje mi się to dosyć istotne. Powiem tak. Nie powtarzaj rzeczy czy słów, jeśli wiesz, że one ranią. Może trochę inaczej to sformułuję. Nie jesteś przyjacielem, jeśli mówisz przyjacielowi niemiłe rzeczy, które ktoś o nim powiedział. Raz jeszcze. Nie jesteś przyjacielem, jeżeli powtarzasz przyjacielowi niemiłe rzeczy, które ktoś o nim powiedział. Po co? To rani. To nic nie pomaga. Po co powtarzać przykre słowa? Po co powtarzać oskarżycielskie słowa? One nic nie pomagają. One nie są warte powtarzania. To diabeł jest oskarżycielem. Po co się wpisywać w to, co on chce robić? Poza tym bądź pewny, że jeżeli ktoś przed tobą mówi przykre rzeczy na kogoś innego, bądź w 100% pewny, że za chwilę będzie mówił o tobie przed innymi nieprzyjemne sprawy. Więcej niż pewne. Jeżeli ktoś przed tobą plotkuje na kogoś innego, 100% zrobi to w stosunku do ciebie przed innymi. I jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o język. Wiecie, są ludzie, którzy swoją mowę usprawiedliwiają szczerością. Tak fajnie brzmi, prawda? Tak szczerze ci powiem. Szczerość, fajna rzecz. Ale wiecie, są ludzie, którzy mówią: wiesz, jestem tak szczery, że co myślę, to powiem. Ładnie brzmi, ale tak mówiąc poważnie, to jest przejaw starej natury. Wczoraj czy przedwczoraj widziałem taki fajny kubek. A na tym kubku jakoś tam, ktoś tam był namalowany, to nie jest istotne, ale napis był fajny. Napis był taki: mam być szczery czy miły? Rozumiecie? Te dwie sprawy się czasem wykluczają. Mam być szczery czy miły? A ja powiem tak. Wielokrotnie bądź miły. W większości przypadków raczej bądź miły. Bo co to komu da? Bo co to pomoże? Gdzieś walić między oczy rzeczy takie może i szczere, może i prawdziwe, ale co wnoszące? Nawet nie wiem, jakie tu przykłady użyć. Ale jeśli, no tak, pierwszy z brzegu, jeśli ktoś komuś szczerze powie, tak szczerze mu powie: słuchaj, ty jesteś tak niegustownie ubrany, to tak nie pasuje. Albo mu powie: słuchaj, no może byś tak troszkę się odchudził. Albo przytył dla niektórych. I tak dalej. Można mnożyć tu przeróżne sprawy. Może takie najbardziej prozaiczne powiedziałem. Ale co to daje? Tak szczerze to powiem, ale ta szczerość nic nie wnosi. Słuchajcie, tu musimy być bardzo mądrzy w tym. Bardzo mądrzy. Bo z drugiej strony my mamy zwracać uwagę. Z drugiej strony mamy być tymi, którzy ostrzegają. Wiecie, gdzie tkwi tajemnica? W motywacji.
Tak szczerze pomyśl o sobie, czemu to robisz? Czemu komu zwracasz uwagę? Bo jeśli to jest taka kwestia, że z miłości, widząc, że twój brat, siostra brnie w jakiś grzech, to wręcz koniecznością jest go ostrzec. To bardzo ważne jest podejść i powiedzieć mu o tym w miłości Bożej. Słuchajcie, ale jakże to często jest, że ludzie czasem zupełnie, może nawet i podświadomie, nawet może nie wiedzą, że taki jest schemat, ale przez swoją uwagę przekierują zainteresowanie na siebie. Kosztem kogoś innego ja staję w świetle. To może jest takie nieuświadomione, ale tak czasem bywa. Więc moi drodzy, uważajmy trochę czasem z tą szczerością. Kolejna praktyczna rada, już nie o języku. Kiedy przychodzi sytuacja, z której mogą wyniknąć kłopoty, powiem tak, patrzmy troszkę szerzej. Co mam na myśli? Kiedy sytuacja jest jakaś trudna, to po pierwsze wiemy, że mamy się powstrzymać od mówienia, cały czas mówiłem przed chwilką o tym, ale po drugie, wiecie co? Powiem tak, włączmy myślenie. Myślenie o tym, co moja reakcja spowoduje. Nie tylko dla mnie, ale i szerzej. Dlatego mówię, patrz szerzej. Co moja reakcja na dany konflikt, na daną sytuację, jak moje zachowanie wpłynie w takim szerszym kontekście na moją rodzinę, na moich znajomych, na zbór, na społeczeństwo. Patrzmy i w ten sposób. Nie tylko o samym sobie. Wcześniej już mówiłem o tym, żebyśmy się pozbyli tego myślenia egocentrycznego. I jeszcze jedna myśl w tym znaczeniu, jak mamy zaprowadzać pokój. Do tej pory mówiłem bardziej o czymś takim statycznym, czyli o tym, żeby się zatrzymać, o tym, żeby nie mówić, o tym, żeby się zastanowić, przemyśleć. A teraz chcę iść dalej, bo czynić to jest coś robić, prawda? Raczej teraz mówiłem wcześniej o tym, czego mamy nie robić, a chcę zakończyć na tym, co mamy robić. I rozpocznę od rzeczy bardzo prostych, banalnych i łatwych, ale skończę na dramatycznie trudnych. A więc ta najprostsza, słuchajcie, kiedy przychodzi to jakaś trudna sytuacja, to się po prostu uśmiechajmy. Wiecie, ile rzeczy, ile konfliktów, a może nie konfliktów, może potencjalnych konfliktów w zalążku zostało zahamowanych przez czyjś piękny uśmiech. Ktoś został rozbrojony i dał sobie spokój. Poważnie. Mówmy, drugie słowo, mówmy ciepłe, miłe słowa. To tak samo działa. Naprawdę. Mówię tutaj o konfliktach takich na małą skalę, takich rodzinnych załóżmy. Kiedy przypomnimy sobie to słowo z przypowieści, że łagodna odpowiedź uśmierza gniew, używajmy łagodnych odpowiedzi, używajmy ciepłych słów, używajmy miłych słów. Często zatrzymamy ten proces w zalążku. To jest też czynienie pokoju. Kolejna sprawa. Kiedy zaczyna się coś wydarzać, nie bierz tak od razu wszystko sobie do serca. To wcale nie musi tak być, że ta druga strona ma zamiar cię zranić. Niekoniecznie. Ty tak to odbierasz. Ale tak nie musi wcale być. To jest po prostu jakieś nieporozumienie. On coś mówi, a ty już się stroisz, stroszysz pióra, bo już ci się wydaje, że jesteś atakowany. Niekoniecznie. Może wcale tak nie myślał. Więc jakby patrz bardziej pozytywnie na swojego rozmówcę, czy na tego, który wydaje ci się, że chce cię zranić. Spróbuj tego nie brać sobie tak od razu do serca. Może czasem wystarczy w żart to obrócić. Idziemy troszeczkę trudniej. Bądź zawsze gotów do przebaczenia. Z takim nastawieniem podchodź już do każdego konfliktu. Już z góry zakładaj przebaczę. Ułatwi sprawę.
Ale dochodzę teraz do rzeczy chyba najtrudniejszej. Jeszcze raz list do Rzymian. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. No to już jest tutaj poważna sprawa. Moi drodzy, jeśli twój nieprzyjaciel, twój wróg jest głodny, kto jest tym wrogiem? W tym kontekście, kto jest tym wrogiem? Wcześniej mówiłem, że ludzie to nie nasi wrogowie, oczywiście. Ale w tym kontekście chodzi już o ludzi, oczywiście. W tym kontekście chodzi o ludzi. I nieważne, czy to jest człowiek ze świata, czy to jest twój brat, czy siostra. W tym kontekście, akurat w tej wypowiedzi, to jest każdy, kto cię zranił. To jest każdy, kto cię rani. Każdy, kto spowodował naprawdę wielki ból w twoim życiu. No i co teraz? Wiecie, co nasza natura podpowiada? Już nie mówię o tym, żeby się chcieć się mścić. To już nie idziemy aż tak daleko. To nie. Wiemy, że mamy przebaczyć. Mówiłem o tym trochę już przy okazji innego błogosławieństwa, błogosławieniem miłosierni. Wiecie, ale tu jest ten kontekst, kiedy łaknie twój nieprzyjaciel, czyli kiedy jest głodny twój nieprzyjaciel, kiedy twój wróg jest w potrzebie. To jest sytuacja, kiedy jemu coś się przytrafiło. To teraz idź i czyń dobrze. To teraz idź i pomóż mu. To teraz idź i otwórz przed nim serce. Łatwo mówić. Bez Bożej siły niewykonalne. Bez Bożej pomocy niewykonalne. Iść do kogoś, kto mnie naprawdę poważnie zranił. Wiecie, ileż to chrześcijan w takich momentach reaguje albo słowem, albo w myślach. Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest na niebie. Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Nie o to chodzi. Wiecie, mamy iść i otworzyć przed Nim swoje serce. A wtedy co się dzieje? Węgle rozżarzone sypią się na Jego głowę. O co tu chodzi? Wiecie, taki człowiek, który wie doskonale, że nas zranił, a teraz otrzymuje ciepło, a teraz otrzymuje dobro. Wiecie, on tego nie jest w stanie ogarnąć. Widzi, że coś się dzieje. Widzi, że to nie jest naturalne. I wtedy najłatwiej go pozyskać. Najłatwiej wtedy o przebaczenie. Jeśli to są ludzie obaj wierzący, to najszybciej się pojednają. A jeżeli ktoś jest niezbawiony, to pewnie zapyta, skąd masz tą moc, że mi możesz w ten sposób czynić. Słuchajcie, i ostatnia myśl a propos czynienia pokoju, a potem jeszcze słowo podsumowania. Wiecie, czym jeszcze jest czynienie pokoju? Otworzymy tym razem drugi list do Koryntian, 5:20. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. To też jest czynienie pokoju. Robimy wszystko, by zaprowadzić pokój między Bogiem a ludźmi, a naszymi sąsiadami, naszymi przyjaciółmi. Oczywiście rozumiemy, że to jest wydźwięk ewangelizacyjny. I tego już nie będę rozszerzał. I kończąc, już teraz naprawdę lądujemy. Raz jeszcze, jak brzmi to błogosławieństwo? Błogosławieni pokój czyniący, bo oni, co? Synami Bożymi nazwani będą. I tą myślą chcę zakończyć. Wracamy do pierwszej myśli gdzieś tam na początku, czyli ten nasz wzór. Oto Jezus uczynił pokój. Jezus, Syn Boży. Jezus, Książę Pokoju. Słuchajcie, my mamy być Jego absolutnymi naśladowcami. My mamy być tymi, którzy tak jak On czynią pokój. Mamy Go naśladować, mamy stawać się jak On. Co znaczy synami Bożymi nazwani będą?
Kiedy patrzyłem do greckiej konkordacji, tam jest to troszkę inaczej sformułowane. Tam nawet nie jest powiedziane nazwani będą. Tam jest raczej ta myśl, że nadadzą mu imię Syn Boży. Że takiemu, który czyni pokój, nadadzą mu imię Syn Boży. To już brzmi troszkę mocniej. Wiecie, tak jak kiedyś, nie wiem, pamiętacie, mamy ten okres przedświąteczny, nadasz mu imię Jan, albo nadasz mu imię Jezus, prawda? Ale chyba znając chociaż minimalnie tamtą kulturę i te czasy, wiemy, że nadanie imienia to nie było tylko tak jak nam, Boguś, Marek, Agnieszka i tak dalej, to coś więcej. Nadanie imienia łączyło się z osobowością, z tożsamością. Więc podsumujmy to w tej chwili. Ci, którzy będą czynić pokój, nadadzą nam imię Syn Boży. Jakże to brzmi? Jakże to brzmi? Będziemy jak Syn Boży. Niesamowite. Jakaż w tym głębia. Słuchajcie, błogosławieni pokój czyniący, bo oni będą jak Syn Boży. Tak bym to mógł podsumować. Myślę, moi drodzy, że nie jest to łatwe, ale ja mówiłem od początku, że kazanie na górze jest bardzo trudne, że poprzeczkę postawił nam Pan Jezus bardzo wysoko, ale nie zostawił nas samych. Dał nam wszelkie środki, dał nam wszelkie możliwości, dał swoje wsparcie, dał Ducha Świętego, abyśmy takimi byli. Abyśmy się takimi stawali. To jest lepsze słowo. On wcale nie oczekuje, że my w dniu nowonarodzenia jesteśmy jak aniołowie. To nie o to chodzi. Ale bardzo źle, jeżeli stoimy w miejscu. W zasadzie nikt nie stoi w miejscu. Albo idziemy do przodu, albo do tyłu. Taka jest prawda. Bardzo źle, jeżeli nie ma rozwoju. Jeżeli nie posuwamy się do przodu. Również i w tych tematach, o których rozmawiamy. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.